Budynek starostwa powiatowego w Wejherowie to zabytkowa budowla. Była znacznie większa, ale w 1970 roku wybuchł pożar, który strawił część budynku. Jednak władze starostwa planują go odbudować. Budujemy trzecią kondygnację z mansardowym dachem. Będzie to 900 m2 nowej powierzchni użytkowej. Nasz powiat ciągle się rozwija, przybywa nam mieszkańców, potrzebujemy też więcej pomieszczeń do obsługi interesantów. Dlatego też niektóre wydziały zostaną przeniesione Zostanie zwiększona ta ilość pomieszczeń. Oczywiście, przy takiej nadbudowie, remontu wymagają też pomieszczenia w obecnej części budynku, a więc wszystkie piony hydrauliczne, wentylacyjne, remonty sanitariatów, tak aby komfort obsługi mieszkańców, ale też i komfort pracy pracowników, którzy siedzą w bardzo ciasnych pomieszczeniach obładowani można by powiedzieć stosami dokumentów się poprawi. Zostanie zamontowana winda osobowa z uwzględnieniem dojazdu na trzecie piętro budynku. Koszt rozbudowy budynku starostwa to 7 milionów 900 tysięcy złotych. Prace mają potrać 2 lata, a realizacją inwestycji zajmie się firma Wojmar z Sopieszyna.